Chyba przywalę ci w mordę. Co? Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj witam was w materiale z memów z gier z dzieciństwa. I oczywiście zanim zaczniemy, pamiętajcie, nie dla każdego ta sama gra to gra z dzieciństwa, więc jeśli waszej gry tutaj nie będzie, to po prostu albo nie było memów, albo moim zdaniem to nie jest gra z dzieciństwa. Bo niestety w przypadku starych gier często memy wyglądają jedynie tak. A to nie są memy, to są tylko głupie teksty w stylu pamiętajcie taką starą grę? To nie jest mem. Oczywiście w przypiętym komentarzu będziecie mieli linki do wszystkich stron, z których korzystałem. Tym razem to nie jest przegląd memów z Discorda. Co tam sąsiedzie? Popularność spada? A nie, nie, tutaj akurat rośnie. Logika Age of Empires. 10 słoni wejdzie do łodzi, 11 łuczników już nie. O jak duży, to od razu gruby. A swoją drogą, jak już jesteśmy w temacie Age of Empires 2, to chciałem tylko przypomnieć, że jutro, czyli w sobotę 12 grudnia o godzinie 19 odbędzie się wielki finał turnieju Discordowego w Age of Empires 2 Definitive Edition. Dwóch wspaniałych graczy z mojego Discorda zmierzy się w tej grze. Oczywiście to jest turniej 1 na 1 i będziemy grać do 3 zwycięstw. Więc jeśli chcecie zobaczyć, jak naparzają się prosy, to serdecznie zapraszam. Będę miał też kilka gier do rozdania dla widzów. Kiedy zapraszasz do siebie dziewczynę na oglądanie filmu Warcraft, a ona po kilku minutach filmu zaczyna się do ciebie dobierać. Ja nie być taki ork! Nie zmusicie mnie do zaśpiewania tego. Bastion, Bastiof. Oje mocne suchary tu lecą. Zbuduj kamienne baraki za pomocą drewna. No cóż, a w twierdzy stawiacie katedrę wyłącznie za złoto. Opisz swoje życie seksualne za pomocą cytatów z sagi Gothic. No, jestem ciekaw, co wy myślicie. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Twój ojciec zabawiał się z owcami. Fajne nauszniki, Potter. Mama ci zrobiła? Hehe, boże, ta twarz. Jak to naprawdę wyglądało? Jak odczuwałeś, że wygląda ta bitwa? No, coś w tym jest, tylko w sumie przydałoby się trochę więcej katapult. Możemy posłuchać czegoś innego, a nie tylko soundtrack z ROM Total War? Żegnaj. A tutaj tak naprawdę pasuje pewnie każda gra i każdy soundtrack, zależnie od tego, co kto lubi. Ja mógłbym na przykład powiedzieć, że pasowałoby tutaj to. Ciekawe, kto wie, z jakiej to gry. Zamek Nizara? Mają rozmach, Saraceni. O nie. Rekonstrukcja wydarzeń. Państwa, Paweł będzie skakał. To już się kameruje! Moje plany na resztę roku? Koronawirus. O nie, starożytny algorytm YouTube'a. Powiedziałem słowo koronawirus. Teraz trzeba przecież uciąć mi zasięgi, prawda? Tak, słuchajcie się dalej YouTuberów, to daleko zajdziecie. Kiedy tłumaczysz, że potrzeba drewna. To nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale... Potrzeba drewna. Po tylu latach? Zawsze. To chyba jest najbardziej adekwatny mem, prawda? Bo można sobie podmienić screena tam z tyłu i każdy co innego może tam mieć. Ja na przykład miałbym Gorki 17, które staram się co najmniej raz w roku przejść, aczkolwiek ostatni raz grałem chyba w sumie rok temu. No w tym roku jeszcze nie zagrałem i już raczej się nie uda, ale to i tak jedna z moich ulubionych gier i na pewno najlepsza gra z dzieciństwa. Polecam każdemu w końcu zagrać w Gorki 17. Po co komu jakieś cyberpunki, jak macie takiego klasyka? Ja jestem Polakiem. I nie lubię Rosjan. Chciałabym, aby każdy z nas żył kiedyś w domu, podobnym do tych, które budowaliśmy sobie w Simsach. Dzięki, świetny pomysł. Albo jeszcze baseny bez drabinek. Uwaga, leci ptaszek. To może nie jest mem, ale i tak warto wiedzieć. Gra Settlers 4 miała nowatorskie zabezpieczenie przeciwko piratom. W nielegalnej kopii gry kowale produkowali świnie zamiast żelaza, co uniemożliwiało produkcję broni i narzędzi. O takie fakty nic nie robiłem. Babcia, ale z ciebie przystojny kawaler, pewnie wszystkie panny się za tobą oglądają. I ja. No babcia. Sebix, peon. Żyje z zasiłków i 500+. Praca, praca. Szuka zaczepki. Dać mi spokój. Niedojrzały. Nie czas na zabawę. Nawet jeśli pracuje, to się nie przykłada. Ja to zrobię. Nie próbuje zmieniać swojego życia. Spróbuję. Ma przesadnie wysokie mniemanie o sobie. Ja nie być taki ork. Tchórzliwy. Brać ich. Kiedy idziesz do pokoju trzymając gorący talerz i nie możesz zmienić ręki, bo w drugiej trzymasz kubek. Ten megagog wygląda trochę jakby prostował sobie wielbłąda. Co? Kiedy zamieszkajesz ze swoją grubą dziewczyną. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Chłop mieszka w domku, król mieszka w zamku. Joker podsumował. To mówi wiele o naszym społeczeństwie. To takie prawdziwe i smutne. Jedne buty lewitacji,
Przychodzi cała armia. No bo oni zdejmują te buty jak przejdą, rzucają z powrotem, wtedy kolejna jednostka zakłada i przechodzi tak cały czas. Aż dojdzie do tego pana i wtedy mamy problem. O nie. Dziewczyna, którą lubisz. Jej ojciec. Jej ex. Jej brat. Jej najlepsza przyjaciółka. Jej pierwsza miłość. Jej matka. Ty. No, to już jest mocne. Oto powód, przez który Piranha Bytes nie mogło stworzyć Gothic Remake. Gothic, Gothic 2, Gothic 2 Noc Kruka, Gothic 3. Za mało drewna, mój panie. Ja tylko pokazuję meba. A, tam w ogóle jest studio Piranha Bytes. Kiedy grasz z botem w Age of Empires 2. Bot co 2 minuty. I am once again asking for your financial support. Jaki jest mój cel? Siedzisz w zamku i generujesz złoto. Na Elrata. Elrat to smocze bóstwo, które ta frakcja wyznaje, jakby ktoś nie wiedział. O, to chyba znał ten pan od Wielbłąda. Ty kontra gość, który mówi, żebyś się nie przejmowała. O, takie prawdziwe. Oni zburzyli mi zamek, ja zburzyłem im kręgosłup. Ojeju, to już jest bardzo groźne. Tego pana lepiej się bać. Znalazłem piękne komiksy do Age of Empires. Spokojnie podlinkuję wam. Strażnicy, czy wszystko jest tam w porządku? Cóż, a znowu, przestań kraść nasze owce. To jest po prostu piękne. Brak podatków, niskie podatki. Niskie podatki? Podatki są troszeczkę za wysokie. O, polskie komiksy o Heroesach jeszcze znalazłem. To też wam podlinkuję. Chłop sobie kopie. Ahoj krasnoludzie, możesz mi powiedzieć, po jaką cholerę robisz te kopce wzdłuż brzegu? Nic cię to nie obchodzi, menelu. Głupi grubas. Płynie statek. Nie chcę martwić twojej jednoosobowej armii, ale płynie tu spora ekipa z nekropolii. Panie Malcolm, czy nie powinniśmy poszukać Graala w innym miejscu? A kto ci powiedział, że szukamy Graala? Ho, 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 chętnie popatrzę, jak spuszczają ci łomot, gruba świnio. Co tak stoisz? Wysiadamy. Ale tutaj nie da się wysiąść. Że co? Kurczę. Schody na wzgórzu w twierdzy. Może do końca nie jest to mem, ale pragnę zauważyć, że jest to screen z YouTube'a, bo widać pasek ładowania filmu, czy ten pasek odtwarzania. I na 100% to jest mój film. Taka tam w sumie ciekawostka. Więc jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to jak najbardziej na niektórych mapach w twierdzy możecie robić takie oto schody, żeby sobie ułatwić przenoszenie surowców do składu zapasów. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał z memów. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie go ocenić oraz skomentować. Dajcie znać, czy chcielibyście więcej tego typu filmów. Możecie podać jakieś gry, z których chcielibyście zobaczyć memy. Postaram się coś znaleźć wtedy. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się!